W dzisiejszym odcinku do każdego polskiego województwa przyporządkuję w mojej opinii najlepszego piłkarza, który się w nim urodził. Jako że niektóre regiony mogą pochwalić się kilkoma legendami, na pewno niektórzy z Was nie zgodzą się z każdym z moich wyborów. Duże emocje może wzbudzić chociażby województwo śląskie, dlatego zachęcam Was do dzielenia się swoimi opiniami oraz uwagami w komentarzach. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł. 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Województwo pomorskie. Kazimierz Dejna. W województwie pomorskim urodziło się kilku wybitnych graczy, którzy stanowili o sile kadry Kazimierza Górskiego. Dejna, Lato czy Szarmach. Ostatecznie mój wybór upadł na tego pierwszego. Dejna jest pierwszym w historii Polakiem, który znalazł się na podium w plebiscycie Złotej Piłki. Mowa tu o roku 1974, podczas którego nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Oto słowa Pelego po tamtym mundialu. Nie bacząc na ostateczne wyniki turnieju, dla mnie największą rewelacją jest Dejna. Wybitny rozgrywający, obdarzony wizją i precyzją podań. Legendarny pomocnik Legii Warszawa w tamtym czasie był kuszony przez sam Real Madryt. Przedstawiciele królewskich przyjechali do stolicy Polski spotkać się z nim. Przekazali mu koszulkę ekipy Los Blancos z numerem 14. Liczyli, że stanie się on ich odpowiedzią na Johana Cruyffa, grającego w FC Barcelonie. Niestety, komunistyczne władze Polski zablokowały ten transfer. Województwo dolnośląskie, Jan Tomaszewski. Jan Tomaszewski to pierwszy bramkarz w historii Mistrzostw Świata, któremu udało się obronić dwa rzuty karne na jednym turnieju. To m.in. dzięki tym interwencjom Orły Górskiego zajęły trzecie miejsce na mundialu w RFN. Złotymi zgłoskami w historii naszego futbolu zapisał się także eliminacyjnym meczem z Anglią, który nazywany jest cudem na Wembley, zremisowanym 1-1. Na bramkę Tomaszewskiego synowie Albionu oddali wówczas 36 strzałów. Polak zanotował 14 kluczowych interwencji, a po powrocie do kraju nazywano go człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Województwo opolskie, Mirosław Kloze. Mirosław Kloze to jedyny w dzisiejszym zestawieniu gracz, który nie zagrał dla reprezentacji Polski. Urodził się w Opolu, jednak jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Niemiec. Jego ojciec, Józef Kloze, to m.in. były zawodnik Oser czy Odry Opole. Syn jednak znacząco przyćmił osiągnięcia ojca. To jeden z trzech urodzonych w Polsce zdobywców Mistrzostwa Świata. Poza Kloze mowa tu o Lukasie Podolskim z Gliwic i Richardzie Hermanie z Katowic, który wygrał mundial w roku 1954. Województwo podkarpackie, Wacław Kuchar. Wacław Kuchar zagrał w pierwszym składzie reprezentacji Polski podczas jej pierwszego w historii międzypaństwowego meczu. Biało-czerwoni mierzyli się z Węgrami. W momencie, gdy Polska przegrywała 0-1, Kuchar wyszedł sam na sam z bramkarzem, wyprzedził golkipera, przy tym przypadkowo go szturchając i powodując jego upadek. Sędzia nie odgwizdał faulu, więc Kuchar miał przed sobą pustą bramkę. Ten jednak uznał, że nieuczciwym będzie wykorzystanie tej okazji. Zatrzymał piłkę i oddał ją bramkarzowi. Podczas swojej kariery zdobył 4 Mistrzostwa Polski z Pogonią Lwów. Był wybitnym piłkarzem. W starciu z WKS Lublin w roku 1922 Kuchar zdobył 4 gole w 5 minut. Ponadto jako gracz hokeja został mistrzem Polski, a z naszą hokejową reprezentacją sięgnął po wicemistrzostwo Europy. 22 razy triumfował na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim, na pierwszych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w 3 dni zdobył 8 medali, skakał w dal, wzwyż, biegał na czas, w biegu na 800 metrów pobił rekord Polski. Po mistrzostwo naszego kraju sięgnął także w zawodach łyżwiarstwa figurowego. Ponadto uprawiał narciarstwo, łucznictwo, gimnastykę oraz tenis. Nic więc dziwnego, że to on został pierwszym laureatem plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca roku. Województwo podlaskie, Tomasz Frankowski. Tomasz Frankowski to legenda polskiej ekstraklasy. Ostatni zawodnik, który przebił barierę 160 zdobytych bramek w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i czterokrotny król strzelców Ligi Polskiej. Jest jednym z niewielu polskich graczy, którzy zdołali strzelić gola Anglikom w meczu wyjazdowym.
województwo zachodniopomorskie Mirosław Okoński. Mirosław Okoński to legendarny gracz Lecha Poznań, który w ramach odbywania służby wojskowej trafił do Legii Warszawa. Zapisał się w historii tych dwóch nienawidzących się klubów. Był to gracz wybitnie uzdolniony technicznie. W roku 1986 przeniósł się do niemieckiego HSV, z którym sięgnął po wicemistrzostwo i krajowy puchar. Był jedną z największych gwiazd zespołu prowadzonego przez Ernsta Happela. W sezonie 86-87 wychodziło mi wszystko, więc w plebiscycie wybrano mnie na drugiego najlepszego piłkarza Bundesligi. Za Uwe Rahnem, a przed Lotarem Mateusem. W tamtym czasie Okoński zgarnął także nagrodę dla najlepszego obcokrajowca Ligi Niemieckiej. Województwo mazowieckie, Robert Lewandowski. Żaden polski piłkarz nie był bliżej złotej piłki od Roberta Lewandowskiego. Cały świat domagał się przyznania Polakowi tej nagrody za rok 2020, jednak organizator plebiscytu postanowił go odwołać, natomiast rok później nieznacznie przegrał z Leo Messim. Lewandowski sięgnął po 10 mistrzostw Niemiec, pobił rekord Gerda Millera, zdobywając 41 bramek w jednym sezonie i stał się drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. W ubiegłym roku został pierwszym polskim piłkarzem, który podpisał kontrakt z FC Barceloną. Województwo lubelskie, Władysław Żmuda. W roku 1974 nagrodę dla najlepszego młodego gracza Mistrzostw Świata otrzymał środkowy obrońca reprezentacji Polski, Władysław Żmuda. To piłkarz, który wystąpił na 4 mundialach. To do niego należy rekord Polski rozegranych meczów na Mistrzostwach Świata. Województwo łódzkie, Włodzimierz Smolarek. Włodzimierz Smolarek zdobył z reprezentacją Polski trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 1982. Na tym turnieju zdobył gola w meczu z Peru oraz zasłynął z pomysłowej gry na czas w starciu ZSRR, kiedy to podbiegł z piłką do narożnika boiska i nie pozwalał jej sobie odebrać. Natomiast wraz z drużyną Widzewa Łódź, której stał się legendą, zaszedł do półfinału dawnej Ligi Mistrzów, czyli Pucharu Europy, po drodze eliminując m.in. Liverpool. W słynnym dwumeczu z Werec Smolarek zdobył jedną z bramek. Województwo warmińsko-mazurskie, Adrian Mierzejewski. Adrian Mierzejewski zapisał się w historii wielu egzotycznych lig. Na swoim koncie ma występy w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Australii czy Chinach. Chęć podróżowania i poznawania świata sprawiła, że od momentu opuszczenia Europy nie dostawał szans od kolejnych selekcjonerów reprezentacji Polski, mimo że na swoim koncie ma m.in. Nagrodę Piłkarza Roku w Lidze Australijskiej, Puchar Australii czy Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Województwo śląskie, Włodzimierz Lubański. W województwie śląskim urodzili się Włodzimierz Lubański, Ernest Wilimowski, Gerard Cieślik, Ernest Pol, Kuba Błaszczykowski i wielu innych legendarnych graczy. Jednak ostatecznie mój wybór padł na Włodzimierza Lubańskiego, do czasu Roberta Lewandowskiego, najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski. Lubański był największą gwiazdą Górnika Zabrze, który zdołał awansować do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Miano króla strzelców tamtej edycji turnieju należało właśnie do polskiego napastnika. Real Madryt był zdecydowany na jego transfer, jednak podobnie jak w przypadku Dejny, jego przenosiny do Los Blancos zostały zablokowane przez komunistyczne władze. W dużej mierze to dzięki Lubańskiemu Polakom udało się ograć na Stadionie Śląskim reprezentację Anglii, co później wpłynęło na nasz awans do Mistrzostw Świata 1974. Niestety w tamtym meczu Lubański doznał kontuzji, po której już nigdy nie wrócił do dawnej dyspozycji. Województwo lubuskie, Józef Młynarczyk. Józef Młynarczyk znalazł się w 11 stulecia PZPN. W plebiscycie tym pokonał takich bramkarzy jak Tomaszewski, Kostka, Szczęsny czy Boruc. Młynarczyk wywalczył miejsce między słupkami, gdy polską kadrę przejął Antoni Piechniczek. Był pierwszym bramkarzem na mundialu w Hiszpanii, na którym Polska zajęła trzecie miejsce. Kilka lat później sięgnął po Puchar Europy z drużyną FC Porto. Jest jedną z legend tego klubu. Zdjęciem z nim w mediach społecznościowych chwalił się sam Iker Casillas. Województwo wielkopolskie, Maciej Żurawski. Maciej Żurawski błyszczał w pierwszej dekadzie XXI wieku. Był jednym z niewielu Polaków, którzy w tamtym czasie błyszczeli za granicą. Sięgnął po 3 mistrzostwa Szkocji z Celticiem, w pierwszym sezonie w barwach ekipy z Glasgow zdołał strzelić we wszystkich rozgrywkach 20 bramek. Był także bohaterem reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2006. Strzelił w nich 7 goli, m.in. trafił do siatki Anglików. Zakładał także opaskę kapitańską naszej drużyny narodowej. Województwo kujawsko-pomorskie, Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy w historii.
Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, Mistrzostwo Włoch to tylko część jego osiągnięć z Juventusem. Do tego dochodzi trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 1982, podczas których chociażby zdobył hat-tricka w meczu z Belgią. W czasach gry dla Widzewa Boniek był kuszony przez FC Barcelonę. Odwiedził go w naszym kraju sam Elenio Herrera, chcąc namówić go na ten transfer. W lidze włoskiej występowały jednak wówczas największe gwiazdy, stąd Zibi zdecydował się na przenosiny na Półwysep Apeniński. Województwo świętokrzyskie, Kamil Kosowski. Kamil Kosowski, ponad 50-krotny reprezentant Polski, grał w Niemczech, Anglii, Hiszpanii czy Włoszech. Nigdy nie trafił jednak do topowego klubu. Najbliżej tego był w roku 2003. Kosowski błyszczał wówczas w barwach Wisły Kraków, a konkretną ofertę za niego złożył Inter. Ówczesny prezes Wisły stwierdził jednak, że póki co nie chce sprzedawać gracza, tylko oddać go na wypożyczenie i niestety szansa na wielki hit transferowy przepadła. Województwo małopolskie, Robert Gadocha. Robert Gadocha był jedną z czołowych postaci reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata 1974. Współtworzył niezwykłe trio atakujących w postaci Gadocha, Szarmach, Lato. Był najlepszym asystentem na tym turnieju. Żaden inny piłkarz w historii Mistrzostw Świata nie zanotował w jednym meczu więcej asyst od niego. Mowa tu o 4 asystach w starciu z Haiti w roku 1974. Był wybitnym driblerem. Wraz z Legią awansował do półfinału dawnej Ligi Mistrzów, czyli Pucharu Europy. Jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.